Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Minęła dekada, odkąd dr Jerzy Krzywoń zainicjował powstanie oddziału ortopedii w Myślenickim Szpitalu. Tę ważną dla placówki rocznicę uczczono organizacją specjalnego Dnia Otwartego. Dzień Otwarty w Myślenicach cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Do dyspozycji byli wszyscy lekarze ortopedii pracujący na co dzień w Myślenickim Szpitalu. Z usług porad lekarzy skorzystało bardzo wielu pacjentów. W dziedzinie ortopedii mieli możliwość bezpłatnych konsultacji, jak również wykonania niezbędnych badań ultrasonograficznych. Dziesięciolecie było również doskonałą okazją do zobrazowania działań świętującego oddziału poprzez transmisję online z sali operacyjnej. Zabieg jest artroskopowy, czyli tak jak Państwo pewnie mieliście wstęp, wykonywany jest z małych nacięć. Wykonujemy dwie malutkie dziurki, przez które będziemy oglądali staw. Pierwszą dziurkę wykonujemy zawsze standardowo w tym samym miejscu. Ona się znajduje w tak zwanym trójkącie Hertla. Dlaczego zdecydowaliście się pokazać zabieg operacyjny na żywo z sali operacyjnej Myślenickiego Szpitala? Przede wszystkim dlatego, żeby pokazać to, co na co dzień wykonuje Myśleński Oddział Ortopedii. Pokazaliśmy zabieg rekonstrukcji wiązadła krzyżowego, przed którym zapewne jest wiele pacjentów, aby na żywo mogli zobaczyć, że jest to zabieg małoinwazyjny, który jest bardzo skuteczny, pozwalający na szybki powrót do zdrowia, szczególnie osobom, które uprawiają na co dzień sport. Jak ten zabieg został odebrany wśród zebranych gości? Myślę, że bardzo pozytywnie. Z informacji, które słyszeliśmy już po retransmisji zabiegu, naocznie mogli zobaczyć i przekonać się, jak wielkie rzeczy, jak wielkie zabiegi są wykonywane przez ten profesjonalny myśleński zespół ortopedów. Pacjent przyjmowany jest w dniu zabiegów, wypisywany jest na następną dobę ze szpitala. Ma założony na jedną dobę drenik do stawu kolanowego po to, żeby odessać jeszcze te resztki krwi, wciutać do puknięć. Rureczka. Na tym, proszę Państwa, kończymy ten zabieg operacyjny. Zakładamy, tak jak mówię, drenik i do stawu kolanowego. I na tym, można powiedzieć, ta część zabiegowa jest zakończona. Także dziękuję Państwu bardzo za poświęcony czas, za uwagę. Dziękuję całemu zespołowi za, jak zawsze, perfekcyjne przygotowanie. Nowoczesny sprzęt i doskonale wyszkolona kadra medyczna to gwarancja świadczenia usług wysokiej jakości. Pomimo, że w Myślenickim Szpitalu wiele się zmieniło, wszyscy pamiętają, dzięki komu oddział ortopedii w ogóle istnieje. Niech ta tablica upamiętniająca osobę świętej pamięci doktora Jerzego Krzywonia, wieloletniego ordynatora oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej, założyciela i inspiratora, będzie wyrazem naszej wdzięczności i podziękowania dla jego zasług na rzecz naszego szpitala i w trosce o dobro drugiego człowieka. Dla nas jest ta praca czy zaangażowanie ludzi jest zawsze bardzo cenna, ponieważ pokazuje, jak należy troszczyć się o człowieka, w jaki sposób dbać o człowieka i patrzeć na niego wtedy, kiedy on rzeczywiście potrzebuje pomocy. Ja też cieszę się, że możemy współpracować i przychodzić czy przyjeżdżać z klerykami, ponieważ tutaj rzeczywiście można doświadczyć takiej namacalnej troski i uczyć się, w jaki sposób dzisiaj w świecie, który jest czasem drastycznym, być empatycznym, być troskliwym, być opiekuńczym i rzeczywiście oddawać swoje życie w posłudze dla ludzi. Dla nas, dla księży, ale i dla lekarzy, czy dla pielęgniarek, czy dla osób posługujących w tym szpitalu to jest na pewno najważniejsze. Byłoby tego oddziału, gdyby nie było doktora Krzywonia. I to jest, każdy z nas o tym wie, ja wiem o tym, moi asystenci to wiedzą. On był inicjatorem tego oddziału, on walczył o ten oddział, żeby ten oddział powstał, co nie było taką prostą rzeczą do zrealizowania. On walczył o to, żeby tutaj był sprzęt, żeby tutaj ten oddział się rozwijał. On kształcił nas, wspominałem dzisiaj tutaj z panią doktor Krzywoń, okres, kiedy każdy z nas, od najstarszego asystenta po najmłodszego asystenta, chodził do domu i spotykaliśmy się w rodzinnej atmosferze i pan doktor nas odpytywał, za co chciałem podziękować serdecznie pani doktor oraz całej rodzinie, bo to na pewno też nie było łatwe chwile dla nich. Dziękuję wam bardzo. Nie, nie, łatwe były bardzo. Jubileusz dziesięciolecia powstania ortopedii był takim wspomnieniem jego założyciela, wieloletniego ordynatora świętej pamięci doktora Jerzego Krzywonia.
Ten zespół, który przeprowadzał bezpośrednio zabieg operacyjny, to wychowankowie świętej pamięci doktora Jerzego Krzywonia, którzy kształcili się, szkolili w różnych jednostkach w Europie, między innymi w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, we Włoszech, w Szwajcarii, a w ostatnim roku również w Indiach. Spoglądając na pamiątkową tablicę, prócz personelu doktora Jerzego Krzywonia będą mogli również wspominać pacjenci oddziału. Ja w imieniu naszej całej rodziny, panie profesorze, panie ordynatorze, chciałam użyć serdecznego podziękowania. Myślę, że tata siedzi sobie gdzieś tam na górze. Jest zadowolony z tego, co osiągnął w życiu i co dalej kontynuujecie Państwo. Dziękuję bardzo. Czego można jeszcze na koniec życzyć temu oddziałowi na kolejne lata działalności? Przede wszystkim dalszego takiego rozwoju i jest też okazją podziękowania tym wszystkim, którzy przez te wiele lata wspierali tę naszą wspólną wielką inicjatywę. W szczególności była okazja do podziękowania wszystkim pracownikom, lekarzom, pielęgniarkom, pracownikom pomocniczym za niesienie pomocy chorym, za zaangażowanie i dbanie o dobre imię szpitala, za wysoką jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, czyniących naszą placówkę medyczną o najwyższym europejskim standardzie.